Tutaj są damskie toalety, takie fajne mają oznaczenia. Pani w kapeluszu. A tutaj taka dama idzie z parasolką. Się wchodzi do łazienek, są prysznice. 5 pryszniców jest. Takie standardowe. Półeczka na kosmetyki. Tutaj mamy umywalki. Mamy umywalki i toalety. Fajne mają te drzwiczki takie z takimi prostami. Nie wiem, proste chyba to się nazywa. Takie ala okiennice. Proste? Nie wiem. Takie ala okiennice. Tu mamy stanowisko do mycia naczyń. 8 umywalek. Tylko, że bardzo gorąca woda leci z nich. Normalnie wrzątek. Nie da się za bardzo umyć tam naczyń. Trzeba, ja jakoś umyłam, ale bardzo ciężko. Prawie się poparzyłam. A po drugiej stronie stanowisko do prania ręcznego. Takie te zlewy z tarką. Tutaj taka tarka. Subskrybuj nasz kanał. Proszę. 7 zlewów, a tutaj mamy pralkę z suszarką. Fajne jest tutaj w tej pralce, że od razu są detergenty do prania. Oczywiście jak ktoś chce, bo jak nie chce, no to każdy swojego używa. No i wracamy na naszą parcelę. Dosyć szeroko jest. A to nasz Frodek stoi. Tutaj chciałbym Wam pokazać przepiękny zachód z dnia poprzedniego oraz nasz kemping z góry. Miłego oglądania.
żegnamy z tym kempingiem. Dwie noce spędziliśmy. I wyruszamy w dalszą drogę. Dzisiaj temperatura pokazuje 12 stopni. Ale jest bardzo ciepło i słonecznie. Nie wiem, czy mój zegarek oszukuje. Jest 12:17. No 12, to jest. 12, nie? 12 i 8. A musimy zahaczyć o sklep, bo dysk nam się popsuł. I musimy kupić. I zaraz kupimy nowy dysk, żeby móc skrywać to, co nagraliśmy. I będziemy jechać do strony. Przepraszam, że będziemy jechać w stronę Gibraltaru. O, tutaj jest plac zabaw dla dzieci taki duży. Boisko do siatkówki. Tutaj stoły do ping-ponga, do koszykówki boisko. Tutaj jest taki mini golf. Tam dalej jest taka siłownia na świeżym powietrzu. Teraz. To są boiska do tenisa. O, to też są. Jedno, drugie, trzecie. Idziemy w poszukiwaniu przejścia do Różowego Jeziora. A tam 1 km pewnie stamy gdzieś, nie? Pewnie tak. No to idziemy w poszukiwaniu Różowego Jeziora. Idziemy tu już po to. Dobra, prowadzi.
O, teraz właśnie to robię. Ale kurde, czekaj. To jest dziura w płocie! Dziura w płocie! To jest dziura w płocie, chyba przez tą dziurę przejdziemy. Drapało, nie? Ja nie idę za nim. Później, bo on to chwila stoi. Jaka mucha upierdliwa? Przechodzimy to przez tą dziurę? No. No to idziemy. Nie, Kuba, Kuba nie idzie pierwszy. Kuba idzie z tyłu. No niech idzie. Nie, bo... a to już tam gdzieś wpadnie, to co? Aha. Kuba no. Nie. To chodź, Kuba, ja pierwsza pójdę. Co za mucha upierdliwa. No te muchy tutaj panu są takie właśnie, wredne i... No to chodź, Teo, ty pierwszy. Mam nadzieję, że to nie będzie mokro, bo ja mam dziury w tych butach. Subskrybuj nasz kanał. Proszę. Ja nie wiem, czy jest to tam. No chodź. Przygoda, przygoda. No idź. Oj. No nie, nie, nie idźmy tam. To jest niebezpieczne. No to nie idziemy. Tak tylko nagram. No to mało być niby różowe jezioro, ale ja nie widzę tu żadnego różu. Widzę tylko niebieskie. Udało nam się z Kubusiem dojść do tego jeziora. Ale to nie była miła droga. Pełno chwastów. I takich kujących jakichś traw. Jesteśmy nad tym różowym jeziorem. Też to różu mi nic nie przypomina. Bardziej błękit niż róż. A będziemy zaraz wracać. Chodź, Kubusiu. Chodź, kochanie. Teraz z powrotem przez te gąszcze, kujące trawy, jakieś krzeczory. Wracamy, dziecko, co? A tam naprzeciwko są takie wielkie... górki usypane z soli z tego jeziora właśnie. Chodź, wracamy. Ja już idę. Tutaj trochę mokro jest. No kuję, co ci na to poradzę? Ale kujaki. I mokro, mokro. Będę miała mokro w butach, bo mam dziurki pod spodem. I takie muchy są upierdliwe. Jak się przyczepią, to już nie chcą odlecieć. Ekstremalne przejścia. Ale Kubuś chciał iść. Mama też. Więc przeszliśmy tą ciężką drogę. Oj. Już. Dobra, ja wyłączam. Przebij piątkę, synuch, że udało nam się wyjść. Piątka. Zobaczcie, jakie mam nogi porysowane. Nie wiem, czy to będzie widać. Ale... zaraz ustawię. No, w drugą Płosia stronę. Mocno boli, tak ona ma chodzić więcej. Całe mam takie porysowane nogi.
O, tutaj nawet krew się polała. Gdzie? Tutaj mi się coś wbiło. Klew? No, klew tutaj mam jelać. Dobra, wracamy do kampera. Najlepszym okresem na odwiedzenie Laguna Rossa jest lato oraz wczesna jesień. Wtedy też aktywność bakterii jest większa, a kąt badania światła na powierzchnię wody jest optymalny dla lepszego efektu różowej wody na zdjęciach. Niestety nam się nie udało. Asia mówiła, że z dołu to wygląda niebiesko, ale z drona troszkę kolor wody złapaliśmy. W wodach różowego jeziora nie można kąpać się ani pływać. W tym jeziorze można spotkać nawet flamingi, niestety jedynie chyba latem i wczesną jesienią. Do jeziora najlepiej dojechać własnym autem i zwiedzanie jego jest darmo.